Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, ja jestem Dobry w te klocki, a Was witam ponownie na kanale Klockowizji w serii Małe jest piękne, czyli serii małych zestawów z lat 90., które znajdują się w moich kolekcji. W dniu dzisiejszym będziemy mieć ratownika na plaży, zostańcie ze mną. Cieszę się, że jesteśmy już wszyscy razem po tym krótkim wstępie. Zobaczcie tylko, jaki mały, sympatyczny samochodzik, a raczej quad znalazłem dzisiaj dla Was w mojej szafie. Mam tutaj w rękach instrukcję do niego, numer 6518, rocznik 1996, jeden z najmniejszych zestawów w tej podserii ratowniczej. Największy zestaw z tej serii, czyli bazę ratowników, zrecenzowałem również na moim kanale. Link zostawiam tutaj, o, w tym miejscu. No a my przejdźmy sobie już do tego małego quada ratowników. Instrukcja wygląda o w ten oto sposób, przedziurkowana tysiące razy dziurkaczem, widzę. No i mamy tutaj informację, jak złożyć ten zestaw. Mamy kilka alternatywnych budowli do tego kłada, więc możemy z niego zrobić nawet koparkę lub o, jakieś roboty drogowe to są chyba. Więc tak się prezentuje instrukcja, a my przejdźmy sobie już do tego oto kłada. No i kład, jak to kład? Wygląda całkiem kładowo. Mamy tutaj zadrukowanego tajla z logiem ratowników wodnych, cztery potężne opony terenowe z terenowym bieżnikiem, kierownicę o taką, jeśli się nie mylę, to w tej serii dopiero weszła ta kierownica i najczęściej była ona używana przy skuterach wodnych. Bardzo fajny element tutaj z tyłu, na którym są zaczepione te lampy. No i mamy tutaj żółtą, rzadko spotykaną flagę i biały pałąk. Dodatkowo znalazło się tutaj w kładzie miejsce na krótkofalówkę. Jak sami możecie zobaczyć, ten kład jest skarbnicą naprawdę ciekawych elementów, które później możemy używać przy naszych jakichś własnych konstrukcjach. Figurka również jest niczego sobie. Jest to strażnik wybrzeża a la Mitch Duchanan. Szkoda, że zabrakło tutaj na tej czapce również zadruku, który znajdował się w największym zestawie z tej podserii, czyli w bazie ratowników wodnych. Przez to prawdopodobnie te czapki z zadrukiem tego koła ratunkowego są mocno unikalne. No niestety w tym małym zestawie takiego zadruku zabrakło. W dłoni nasz ratownik ma megafon, żeby upominać nieodpowiedzialnych legoludków, którzy akurat spędzają czas nad Lego morzem. Galotów brak, więc nasz ratownik jest w samych czarnych stringach, ale górnej części garderoby nasz ratownik już nie zapomniał przyodziać, więc mamy tutaj bluzę z długim rękawem, z zadrukami, z identyfikatorem oraz kieszonką z logiem strażników wybrzeża. Wydajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podobał ten malutki zestaw quad ratownika. Koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na kanale Klockowizji. Cieszę się, że kolejny raz byliście ze mną. To by było na tyle. To był Patryk. Na razie.